Cześć, mam przed sobą czytnik Onyx Books Live 2 i w tym filmie przedstawię działanie aplikacji Empik Go. Aplikację pobrałem i zainstalowałem z Google Play. Otwieramy. Tak wygląda ekran startowy. Po uruchomieniu. Zakładka e-booki, audiobooki. O, możemy zmienić trochę sposób wyświetlania. To możemy przeglądać według różnych grup i kategorii. Przewijać te paski rzędów, te rzędy okładek. Okej. Przejdźmy sobie do wyszukiwania i tutaj mamy kategorie. Możemy szukać według tytułu, frazy w tytule. Nazwisko autora w wydawnictwie. Możemy też przeglądać według kategorii. Weźmy literatura polska. I możemy skorzystać z filtrów. Mam filtr mój abonament. Mogę włączyć e-booki, żeby tylko wyświetlało. Dodatkowo mógł posortować od najbardziej popularnych, najnowszych, najwyżej ocenianych alfabetycznie. Jak wygląda taki opis książki, jeśli przejdziemy. Okładka, tytuł, autor, przycisk czytaj, przycisk dodawania do biblioteki, udostępnianie, przy czym to chodzi o udostępnianie informacji o książce, a nie samej książki. Opis. I recenzja. No, wybieram czytaj. Książka zostanie pobrana i otwarta w aplikacji do e-booków. Jak na Legimi pojawia się taki efekt kręcącego się kółka, to tu mamy takie wyszerzenie tekstu. No i tutaj jest kolejny element, znaczy no, element irytujący w aplikacji. Co chwila pojawiająca się reklama audioteki, która krzyczy, żeby ją zainstalować. No i wreszcie mamy na tapecie zemstę. No, strony możemy zmieniać dotykowym ekranem lub przyciskami. No, układ tekstu jest no nie jest zbyt piękny. Weźmy pod uwagę, że to dramat, ale sama i czcionka też nie zachwyca. Co możemy tutaj zrobić z czcionką? Niewiele. Możemy tylko zwiększyć jej rozmiar, wybrać jeden z czterech krojów i zmienić kolor tła. Tyle jeśli chodzi o ustawienie czcionki i układu tekstu. No i następuje jeszcze przeładowanie. No i z bliżej nieznanych powodów wyrzuciło nas z książki. Ha. Wracam po krótkiej przerwie. Teraz jesteśmy w zakładce biblioteka. Tu są książki, które dodaliśmy do naszego konta, czytaliśmy kiedyś. Które są dostępne w aktywnym abonamencie. Ponownie otwieramy zemstę.
Irytująca reklama audioteki. Tu możemy przejrzeć listę zaznaczeń. Nie ma żadnych. Otwieramy przedwiośnie i znowu irytująca reklama audioteki. O, tutaj możemy. O, rozpędziłem się. O, to zaznaczenie, możemy dodać notatkę. Przechodzimy. Dodaję notatkę głosową. O, dodaję notatkę głosową. Tutaj korzystam z klawiatury Gboard. No i to, co mówię, zostaje zapisane jako notatka. Okej. No, sposób zapisywania notatek dość dziwny. Możemy zaznaczyć, skopiować, udostępnić fragment. Tutaj możemy przejrzeć dodane zaznaczenia. Tu możemy dodać w tym miejscu, dodać zakładkę. A tu mamy udostępnione opcję przeglądania listy dodanych zakładek. Tu informacje o książce. No, tu opcje udostępniania. Strony zmieniają przy pomocy fizycznych przycisków, gestem muśnięcia. I dotknięcia ekranu. Ustawienia konta. Informacja o ostatnich abonamentach. Jeszcze raz przegląd, co tutaj się kryje pod hasłem pełna oferta, czyli krótkie informacje tutaj o poszczególnych planach, czyli abonamentach. No i tutaj zostałem wrzucony w jakiś tryb pełnoekranowy. Jeszcze raz biblioteka. I tak mniej więcej wygląda działanie e-booki. Jeszcze możemy filtrować. Luka audiobooków, e-booków. Aplikacja Empik Go umożliwia także odtwarzanie podcastów, audiobooków dostępnych w ramach abonamentu. Tu także napasuje nas krzykliwa reklama audioteki. Mamy do dyspozycji taki prosty odtwarzacz. Wykonać przeskok o 30 sekund, 30 w drugą stronę. Włączyć taki tryb uproszczony, auto. Zatrzymać. Uruchomić automatyczny wyłącznik.
określonym czasie dodać do kolejki. Tuż e-booki możemy, czy poszczególne pozycje pobrać na urządzenie. Mamy opcję dodania do kolejki odtwarzania, w przypadku audio dodanie do listy. Oznaczenie jako ukończonych, przejście do zakładek, napisanie recenzji, usunięcie z biblioteki. Ogólnie aplikacja spełnia swoje zadanie. Działa w miarę poprawnie, nie grzeszy nadmiarem opcji, a tym co jest irytujące to pojawiające się od czasu do czasu reklamy audioteki i ten efekt wyszarzenia tekstu podczas przeładowania przejścia między rozdziałami. To było na tyle. Dziękuję, cześć.